Dzień dobry, to są poranne pytania Radia Olsztyn. Aleksandra Skrago przy mikrofonie, a zaproszenie do naszego studia przyjęła dzisiaj posłanka Trzeciej Drogi, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam pana, witam naszych słuchaczy. Witam serdecznie w studiu Radia Olsztyn. Chcemy porozmawiać na tematy, które w tej chwili są głośno dyskutowane. Gniew strajku kobiet po tym, jak nie udało się przegłosować dekryminalizacji aborcji, skupił się w głównej mierze również na ludowcach. Spodziewała się pani takiego obrotu sprawy? Z jednej strony gniew kobiet, które oczekiwały zmian, a z drugiej strony gniew kobiet i protesty kobiet, które miały żal o to, że głosowałam za liberalizacją prawa aborcyjnego, również się skupiły. To również tutaj mieliśmy do czynienia z protestami. Uważam, że błędem było głosowanie ustawy, która z samej natury nie miała możliwości uzyskania większości, dlatego że zdecydowanie kilkunastu posłów Prawa i Sprawiedliwości nie przyszło na głosowanie i ta przewaga byłaby jeszcze większa. Dlatego przede wszystkim sugeruję, aby skupiać się na ustawach, które są uzgodnione, sięgać do tej szuflady, ale jeżeli już realizujemy te koncepcje projektów aborcyjnych, światopoglądowych, to może głosujmy wszystkie razem, bo jest ich kilka jeszcze złożonych. Być może jeden z nich zyska przychylność Izby Niższej i prezydenta i ta i aborcja po prostu będzie w Polsce zliberalizowana. Pewnie nie zgodnie z życzeniami, ale na miarę obecnych czasów. Ale Donald Tusk stwierdził, że nie ma w tym Sejmie większości do przyjęcia ustawy liberalizującej prawo aborcyjne. W tym również zabrakło głosów właśnie PSL-u. Pani zgadza się z tym, że w tej chwili nie da się po prostu tego przegłosować w takim układzie, jaki jest? I PSL-u i Romana Giertycha. Myślę, że możemy zliberalizować prawo aborcyjne. Ale zresztą, w jaki sposób w tej chwili? Zresztą zobowiązaliśmy się do niwelacji skutku wyroku Trybunału Konstytucyjnego i możemy to zrobić w kilku krokach. Na pewno powrócić do przepisów sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I naszą propozycją jest rozpisanie referendum. Skoro i tak kwestię aborcji trzeba rozstrzygnąć w głosowaniu, to czy to będzie głosowanie w Sejmie, gdzie 70% stanowią mężczyźni, czy to będzie głosowanie powszechne, trzeba to rozstrzygnąć w głosowaniu. Jestem za głosowaniem powszechnym, gdzie zdecydowanie większe proporcje są kobiet niż w Sejmie. Pół na pół w społeczeństwie stanowią kobiety i mężczyźni. A nawet nieco więcej. Mhm. Także oddajmy głos społeczeństwu. W mojej ocenie potrzebna jest zmiana konstytucji. Również referendum powinno to potwierdzić. I zakończenie tej dyskusji na wiele, wiele lat. Skoro 70% społeczeństwa chce liberalizacji prawa aborcyjnego, w tym ja, to zróbmy wszystko, aby zakończyć ten spór światopoglądowy. Wprowadźmy zgodnie dobre przepisy, bo jeżeli będziemy szli w takim kierunku wszystko albo nic, to będzie nic. Tak jak od 30 lat dyskutujemy na ten temat, będziemy dyskutować dalej. Traktuję to pani także jako spełnienie obietnicy wyborczej, z którą szliście państwo. Tutaj także jako koalicja, prawda, w tej chwili rządząca, kobiety miały takie przeświadczenie, że ta zmiana będzie również oznaczała zmianę, jeżeli chodzi o przepisy aborcyjne. Bardzo restrykcyjne w Polsce. Pani redaktor, ja reprezentuję formację, która nie definiuje się przez sprawy światopoglądowe, ponieważ w tym nie mamy spójności w Polskim Stronnictwie Ludowym. I tutaj wolność głosowania. Wolność głosowania, wolność światopoglądu, brak dyscypliny. To, co nas definiuje, to przede wszystkim kwestia gospodarki, składki zdrowotnej, podejścia do zrównoważonego rolnictwa i opłacalności produkcji rolniczej, wspierania przedsiębiorców. To są rzeczy, z którymi przede wszystkim szliśmy w tych wyborach i te postulaty realizujemy, bo proszę zauważyć, wprowadzono embargo na już niektóre produkty roślinne i zwierzęce sprowadzane z Ukrainy i te embargo będzie coraz większe i coraz większa liczba produktów żywieniowych będzie obarczona embargiem. Prowadziliśmy urlop od ZUS-u. Kolejnym etapem jest składka zdrowotna, która szczególnie tu na Mazurach, na Warmii Mazurach, gdzie ten biznes sezonowy odgrywa ogromne znaczenie,
tak naprawdę dobija przedsiębiorców. Pozostańmy jeszcze na chwilkę jednak przy tych tematach światopoglądowych przygotowywanych przez PSL i indywidualnie również przez panią projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zamiast oczekiwanej ustawy o związkach partnerskich. Skąd taki krok wymijający z państwa strony, żeby nie była ta ustawa o związkach partnerskich oczekiwana, tylko nowa propozycja? Ja z panią minister Kotulą, która przygotowuje projekt, przedyskutowałam wiele godzin. I mamy takie uzgodnienia, które dadzą nam szansę na zdobycie większości sejmowej, bo schować trzeba w tym przypadku również swoje osobiste poglądy. Ja mam w tej kwestii liberalne i znaleźć takie, które doprowadzą chociaż do tego pierwszego dobrego kroku, aby 2,5 miliona osób, które żyje w związkach partnerskich, 2 miliony są to osoby heteroseksualne, 450 tysięcy to są osoby homoseksualne, miały szansę, iż państwo zauważy ich i spowoduje, iż przepisy będą odpowiadały im potrzebom, znaczy ułatwi funkcjonowanie w Polsce. Natomiast no, chciałabym, żebyśmy utrzymali nasze uzgodnienia, ale jeżeli te uzgodnienia nie będą utrzymane, to my będziemy przygotowywać i ja przygotowuję takie normy prawne, które uzyskają większość, bo mnie interesuje skuteczność, nie tylko dyskusja na ten temat, a mam takie wrażenie, że zarówno lewej i prawej strony, i mam nadzieję, że tutaj nikogo nie obrażę, zmierzają do tego przede wszystkim, aby w fantastyczny sposób, głośny dyskutować na ten temat. Chciałabym przeprowadzić skutecznie ustawę, która doprowadzi do tego, że związki nieformalne będą również miały swoje prawa w Polsce. Czy te światopoglądowe trzęsienia politycznego świata mogą sprawić, że podstawa, na której w tej chwili opiera się koalicja rządząca, może niestety zostać zburzona? Jak pani to ocenia? Na ile trwała po tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, jest ta koalicja? Koalicja jest trwała i w żaden sposób sprawy światopoglądowe nas nie różnią, dlatego też, że wszyscy jesteśmy szczerzy i otwarci w tych sprawach. My, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, nigdy nie deklarowaliśmy jednego stanowiska w tej sprawie, dlatego to nie jest zapisane w umowie koalicyjnej. Mamy po ostatnich latach wiele rzeczy do zrobienia, uporządkowania. Częściowo nam się już to udaje. Być może trzeba byłoby przyspieszyć niektóre działania, ale koalicja ma się bardzo dobrze, a na pewno jesienią ofensywa ustawowa pokaże również spójność koalicji 15 października. To na pewno będzie także test dla koalicji, to co się będzie działo jesienią. Przejdźmy może teraz do tematów takich bardziej już związanych z PSL-em. Tutaj chociażby protest leśników, który trwa przeciwko ograniczaniu wycinki lasów. Przypomnijmy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska na początku tego roku wydało memorandum w sprawie wstrzymania lub ograniczenia wycinek w cennych przyrodniczo i ważnych społecznie lasach. Z kolei leśnicy piszą w swoim stanowisku, że działania resortu to jest destrukcja polskiego sektora leśno-drzewnego, co może skutkować blisko 100-tysięcznym bezrobociem. Jakie pani tutaj widzi kroki, jakie możliwości w tej sytuacji? Mamy impas. Mówienie o tym, że leśnicy protestują przeciwko zmniejszeniu wycinki, jest daleko idącym uproszczeniem w mojej ocenie. Przez 8 ostatnich lat polscy leśnicy zostali wtłoczeni w uczestniczenie w politykę. Mundur leśnika, który przez lata był traktowany i uważany za mundur człowieka przyjaznego przyrodzie, o wielkim autorytecie, a orzełek, który reprezentują na swoim mundurze, był wyrazem wielkiego zaangażowania i patriotyzmu. Niestety partia kanapowa, jaką była Suwerenna, później Solidarna Polska, wykorzystała zarówno pieniądze Funduszu Leśnego, jak i samych leśników do celów politycznych. W związku z tym dzisiaj leśnicy również protestują przeciwko braku dialogu. Zachęcam do tego, aby wrócić do listu pana premiera Donalda Tuska z 2007 roku, który zwracał się do leśników, mówiąc o tym, że są wielkimi przyjacielami przyrody. I to nie jest tak, że w ciągu 8 lat leśnicy zmienili swoje nastawienie. Potrzebny jest dialog. Potrzebny jest dialog również z branżą drzewną, ponieważ przemysł drzewny to jest 9% PKB, a u nas na Warmii i Mazurach kwestia przemysłu drzewnego, meblarstwa, to jest w ogóle kluczowa część naszej gospodarki. Ten dialog będzie w tej chwili proponowany z państwa strony? Ten dialog musi być wprowadzony między
w celu zrównoważonego rozwoju i wiem, że leśnicy są na ten dialog otwarci. Naprawdę dzisiaj te sprawy nie powinni nas różnić, a decyzje, które są podejmowane przez Ministerstwo Środowiska, powinny być realizowane przez Lasy Państwowe, ale również wprowadzane w dialogu, dlatego że trudno jest realizować cele, które są narzucone ad hoc, a Lasy Państwowe naprawdę zrobią wiele, aby zrealizować cele, chociażby ustalone w umowie koalicyjnej, które wszystkie partie demokratyczne podpisały. Urszula Pasławska była gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję pani poseł. Dziękuję i życzę dobrego weekendu. Dziękuję, Aleksandra Skrago. Do usłyszenia.